Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam na scenę dziewczynę, która w obronie wolności, o której pisał Piotr, staje sama. Gabrysia Lazarek. Dzień dobry, witam serdecznie. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem zaszczycona, że tutaj mogę być. Pomimo tego, że co roku, codziennie stoję na Cieszyńskim Rynku i przed zupełnie nieznaną mi publicznością, bardzo się stresowałam przed chwilą, kiedy tutaj wyjdę i powiedziałam to siedzącemu obok mnie Adamowi. Adam mówi, ale Gabrysia, nie denerwuj się. Przecież znasz tych ludzi, to są twoi przyjaciele, których znasz od paru lat. Chciałabym tutaj zaprosić też Dorotę, Elę, Staszka, Halinkę, którzy stoją z nami również na Cieszyńskim Rynku często. Przynosiliśmy ze sobą zdjęć, bo postanowiliśmy przenieść baner, który trzymamy ze sobą codziennie. Jest troszeczkę już sponiewierany, bo na nim już był deszcz, śnieg, praktycznie wszystko. Ela, Staszek, Dorota potrafią przyjeżdżać wiele razy w miesiącu, żeby na 15-20 minut stając z nami, żeby przeczytać słowa Piotra Szczęsnego, ponieważ uważają to za tak samo istotne, żeby trafiać z tym przekazem do ludzi. W zasadzie miałam inny plan na przemówienie, więc teraz będę w ogóle improwizować. Taką samą improwizacją była moja reakcja, kiedy to 21 października wyszłam na Cieszyński Rynek pierwszy raz. Kiedy przeczytałam list Piotra Szczęsnego, kiedy po dwóch latach protestów, różnego rodzaju blokad, kontrmiesięcznic, no raz następuje coś takiego, czytam informację, że podpalił się człowiek pod Pałacem Kultury. I czytam list ze słowami, które były moimi myślami, które były myślami wielu z nas. Myślę, że wielu z nas nie wiedziało tak naprawdę, co z tą sytuacją zrobić, jak zareagować, bo przecież samobójstwo, jak się tu odnieść. Pomyślałam, że to jest na tyle istotne, dramatyczne wydarzenie, że absolutnie nie możemy o tym zapomnieć. Że to wydarzenie zmienia całkowicie formę naszych protestów. Po prostu poczułam, że ta dotychczasowa forma się całkowicie wyczerpała. Skończyły się balony, chorągiewki i tutaj zmarł człowiek. Człowiek, który w najbardziej możliwej formie wyraził krzyk rozpaczy, zawołał do nas, do obywateli, żebyśmy się obudzili, żebyśmy zareagowali na to, co się dzieje wokół. I nawiążę do tych słów mojego pierwszego przedmówcy, żeby to dotarło do nas, że jeżeli niczego nie zrobimy w tym kraju, może się przelać krew. I to tak naprawdę zależy od nas, czy dopuścimy do tego. Wiem, że to świadomość tego ma Staszek, ma Ela, Dorota. Wiem, że oni dlatego potrafią przyjeżdżać. Potrafi przyjeżdżać wiele osób tutaj obecnych na tej sali. Bo widzę wiele twarzy, które przyjechały pół Polski, żeby stanąć z nami na chwilkę i przeczytać list Piotra. Bardzo dużo tych osób tutaj widzę, jak się rozglądam. Teraz będzie rok od tego, nastąpi rok od tego dramatycznego wydarzenia. I mam nadzieję, że przez ten rok udało nam się przekazać ludziom, żeby nie zapomnieć o tym, jaki był przekaz Piotra. Piotra, który jest mi po tym roku bardzo, bardzo bliskim człowiekiem, pomimo że go nie znałam. Za każdym razem, jak czytam list na rynku, kiedy puszczamy muzykę do tego,
zasadzie jest to tak samo emocjonalne, tak jak teraz. Za każdym razem, czytając Piotra, punkty Piotra, jego listu, czuję, jak one są wszystkie aktualne codziennie. Każdy punkt protestu. I codziennie czuję, że musimy dalej mówić. Protestuję, nie zgadzam się, wyrażam swoją niezgodę, wychodzę. Nigdy się na to nie zgodzę. Patrzę na biegające po rynku dzieci, patrzę na obojętnych ludzi przechodzących, którzy pukają się w głowę, pokazują nam nawet język, rzucają nas śnieżkami. A my tam trwamy i wierzymy, że warto. Mówimy sobie nawzajem, jak podejdzie jedna osoba, zobaczymy jeden szczery gest, mówimy, no super, warto było dzisiaj przyjść, było dzisiaj dobrze. Dzisiaj nikt na nas nie napluł, nikt na nas nie nakrzyczał. Po tym, co widzę na rynku, po tym, jak nam zależy na pozytywnej reakcji każdego człowieka, jeszcze bardziej doceniam relacje pomiędzy nami, pomiędzy tymi ludźmi, których tutaj widzę. I wiem, że są konflikty, wiem, że się kłócimy, ale z perspektywy tego rynku właśnie widzę, jak my wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Widzę, jak ważne jest, żebyśmy siebie wzajemnie po prostu doceniali, tą swoją pracę, pomimo tego, że się różnimy, że mamy różne podejście do wielu spraw, że nie zawsze się do końca lubimy, ale działamy wszyscy w tej samej sprawie i po prostu musimy sobie przypominać o tym, że siebie potrzebujemy, że musimy się po prostu doceniać. Chciałabym jeszcze raz wszystkim podziękować mojej wspaniałej ekipie i wszystkim, którzy nas naprawdę wspierają. Na rynku widać może czasami 10-15 osób, ale ja wiem, że codziennie, nawet na tej kamerce naszej cieszyńskiej czy na Facebooku, wiem, że z nami jest codziennie kilkaset, czasami nawet kilka tysięcy ludzi. Dziękuję. Przepraszam, jeszcze chciałabym jedną rzecz dodać, to szybciutko. 19 października w pierwszej chwili planowaliśmy ten rok uczcić pod Pałacem Kultury, ale stwierdziliśmy właśnie razem z Adamem Mazgułą, który też codziennie stoi teraz pod sądem u siebie w Nysie, że chcielibyśmy zachęcić wszystkich, żeby taką akcję jak nasza przeprowadzili 19 października w swoich miastach. Żeby tam na ulicach, nie gdzieś w zaułku, na środku miasta stanąć i przeczytać list Piotra Szczęsnego, przypomnieć ludziom, pokazać ludziom, jak dla nas to jest istotne, pokazać ludziom, co się w tym kraju dzieje, bo naprawdę wielu ludzi nie ma o tym dalej zielonego pojęcia. Dziękuję.